Kościółku Poewangelickim w Miłosławiu odbyła się trzecia edycja miłosławskiej odwilży teatralnej. Cykl spektakli po raz kolejny przygotował teatr Terminus Aquo z Nowej Soli. Jego dyrektorem jest Edward Gramont, który opowiada o zaletach grania w małych miastach. Kwestia spojrzenia to sprawa teatru jest to, czy my gramy w Miłosławiu, czy w Warszawie, czy w Legionowie. Pamiętam różne reakcje, więc to nie jest tak, że tu nie można przyjechać. Ja myślę, że nawet w takich małych miasteczkach to jest większa pamięć i większa potrzeba doświadczania, aniżeli w takich dużych, gdzie w zasadzie ludzie tak naprawdę nawet nie wiedzą, po co idą i na jaką imprezę idą, bo jest ich tak dużo i taki nadmiar, że te wrażenia szybko zacierają się. Natomiast podejrzewam, że tu za dużo nie ma, a jeżeli występują co jakiś czas, to one mają zupełnie inną wartość. 20 marca widzowie mogli obejrzeć Bahanie, monodram oparty na Transatlantyku Witolda Gombrowicza. Zaraz po nim pokazano Syndrom ucieczki, a później spektakl o przemijaniu i miłości pod tytułem Mgła. Czy Terminus ma spektakle, które nie są takie proste i łatwe, nie przychodzi się na to pośmiać i zrelaksować, tylko to są raczej takie właśnie spektakle, które trochę szokują, trochę mogą wywoływać jakieś niewygodne emocje, ale mi się wydaje, że to jest fajne, że jednak ludzie przychodzą i też takiego czegoś poszukują, nie tylko relaksu, rozrywki, ale też jakiejś takiej refleksji albo szoku. Sporym wydarzeniem okazał się monodram La Malka Stre, w którym aktorka Adriana Boś wcieliła się w rolę kobiety pracującej z upośledzonymi dziećmi. Ludzi zainteresowanych teatrem przybywa, to pewne. Czwarta edycja odwilży teatralnej już za rok.